się nie zmieniło. Dziesiątkę tylko na niedzielny poranek. Boisko przy ulicy Na Skarpie 2A. Mecz Gwiazda Toruń, Mustang Wielgie. Gwiazda Toruń, drużyna drugoligowa. Mustang Wielgie, trzecia liga kujawsko-pomorska, miejsce drugie. Zapraszam do mini relacji z tego spotkania. Nie, 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 nie
10:30. Thank you.
jeszcze słyszałem, to pan powiedział, że jest 2-0. Lion ma podpisany kontrakt na 2 lata, czyli ten Brazylijczyk, który był 2 tygodnie pojechał do Brazylii. Oh,
Koniec pierwszej połowy. Rozpoczynamy drugą połowę meczu. Gwiazda Toruń prowadzi z Mustangiem Wielgie 4-2. Thank you.
Zbieraj, dawaj! Super, jeszcze! Tak, ale ja zawsze powtarzam, czego zawsze musi być przygotowana, nie? Piątek jest zawsze przygotowany. Piątka w szuka sama. Nawet jak uciekną od piłki. Ale mam wrażenie, że trafimy się zawsze. Co Milan ostatnio trzy mecze gra, to jest w ogóle... Thank you.
Ósmą bramkę dla Gwiazdy Toru zdobyła Agata Nowacka. Zakończyło się spotkanie Gwiazda Toruń, Mustang Wielgie. Gwiazda wygrywa 8-2. Może w tym, bo ta dziewczyna, na którą się mnie wzięła kilka razy, była w szpitalu z dziecka. Kapitan Gwiazdy Toruń po dzisiejszym meczu. Daria, przed wami, a raczej za wami, sezon futsalowy, kilka meczów sparingowych i teraz ostatni mecz sparingowy przed, no już za tydzień, spotkanie ligowe wygrane 8-2. Powiedz, jak oceniasz wasze przygotowanie, waszą formę do sezonu ligowego? Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowane do rundy rewanżowej. No na pewno będziemy grały nowym ustawieniem 3-5-2, co jest dla nas nowością, aczkolwiek trenujemy to ciężko, gramy to w sparingach, także sądzę, że nie powinno być z tym problemu. No oczywiście jest parę mankamentów do poprawy, co było widać w tym sparingu i w kilku poprzednich. Ale wiadomo, trening czyni mistrza, więc im więcej treningów, tym lepiej. A nawiązując do sezonu futsalowego, który grałyśmy w Ekstralidze futsalu, no niestety spadłyśmy z tej Ekstraligi, ale nie łamiemy się, bo przed nami Puchar Polski w futsalu, który gramy już w sobotę 6 kwietnia. O 16. O 16 w Grębocinie. Tak, naszym przeciwnikiem będzie nam dobrze znany przeciwnik z Ekstraligi, czyli UG Gdańsk. Mam nadzieję, że wygramy. Mamy ambicje o to, żeby odegrać trochę za tą Ekstraligę i poważnie dalej w Pucharze. No a oprócz z futsalu, jak wiadomo, mamy 7 start rundy rewanżowej, czyli gramy z Pogonią Tczew. Też musimy odbić się za ostatnią porażkę, którą odniosłyśmy. Była dość porządna, duży wynik. 7-3. Tak, 7-3. Niestety tak, ale damy radę i mam nadzieję, że 3 punkty będą nasze. Dziękuję bardzo i proszę pogratulować drużynie. Dziękuję bardzo.